pora na antyporadnik 3. Czyli jak wbić setny level w Fortnite'cie. Proste, co nie? Pierwsze co robimy, włączamy gierkę. Czy to będzie zwykłe solo? No oczywiście, że nie. To będzie solo na oddziały. Klikamy graj. 6 godzin na oczekiwanie serwera, ale gra się włącza. Nie przerywamy. Czekamy na grę. No i jesteśmy w autobusie. Po drodze jak lecimy, śmiejemy się z komety, która nas trollowała. Oj, Epic Games, kochane. Epic Games? Dobrze powiedziałem? Tak, Epic Games, kochane. I co robimy? Lecimy na wykrzywione. Lecimy na wykrzywione. Na wykrzywionych się najszybciej wbija level. Naprawdę. Klikamy numloka, nic nie dotykamy, lecimy. Lecimy na najbardziej zaludnione miejsce, czy na otwarty dach. Nie przejmujemy się tym, że mamy ognisko. Nie przejmujemy się tym, że mamy... O, mamy granaty. I lecimy. Typek już nam zdobył broń. Rzucamy nejdy, rzucamy nejdy. Nie. Puu. Uciekamy. Uciekamy. Szukamy broni. Typek nas lekko obił. O nie, on nas goni. Chowamy się tu. I padamy. No niestety nas... No porobił mnie. Ale mam 28 miejsce, nie jest źle. Klikamy jeszcze raz. Jeszcze raz. Autobus tym razem leci z drugiej strony. Więc co musimy lecieć? To co musimy zrobić? Lecieć na wykrzywione. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Musimy tam lecieć. To jest tylko i wyłącznie jedyny słuszny sposób. Zapomniałem chyba dodać, że musimy wziąć swojego najlepszego skina, bo skiny grają, prawda? Każdy szanujący się gracz Fortnite'a wie, że skiny grają. Bierzemy znowu wszystko, co tu jest. I za przeproszeniem, gówno. O, mamy kolejny raz nejdy. O matko. O, mamy pompkę. Jest tu ktoś? Halo. Halo. Gdzie są gracze? Gdzie są gracze? Halo. Halo. Tu ich nie ma. Tu ich nie ma. Tu ich nie ma. Tu też ich nie ma. Jak ja mam wbić setny level, jak tu ludzi nie ma? Halo. 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 No gdzie są ludzie? Halo, no. O nie. Jest tu kto? Nie ma ich. Puste, wykrzywione? Oh my god. No dobra, trudno. Poszukamy kogoś. Jak nie ma ludzi, można potrenować swoje, że tak powiem, triki. O nie! No dobra. No dobra. Nieważne, nieważne, o to nam chodzi. Gdy widzimy tę wiadomość... Gdy widzimy tę wiadomość, już wiemy, że wbijemy setkę. To jest pewniak. Podwójny exp. Magnifique Sicalafo. Podwójny exp. Co robimy dalej? Klikamy jeszcze raz. Jeszcze raz. Wykrzywione. Lecimy na wykrzywione. Tylko i wyłącznie. Teraz już widzę, że ludzie będą. Dlatego lecę. O, jakiś bezskinowiec. Walijmy go. Walijmy go na pyrę. Dobra. Teraz tu będzie broń. Jest. Dobijamy! Dobijamy! Aha! Ale się przyjemnie dobija. Sześć naboi, starczy. Albo nie starczy. No nie starczyło. Dobra, nieważne. Wbijamy level, pamiętaj. Jak nam się to znudzi... Ogólnie tę czynność powinniśmy powtórzyć jakieś 72 tysiące razy. Więc jeżeli nam się to znudzi, możemy też kliknąć solo na pary. To jest ten sam sposób, prawie to samo.
Klikamy, lecimy. Wiem, że wielu z was myślało, że antyporadnik 3 to będzie walka na składy. Niestety to będzie antyporadnik 4. Dlatego mamy potka. Po co go wypijamy? Po to, żeby nikomu innemu nie da... Yasin Belaj? Yasin Belaj ze mną w grze? Dobra, szukamy jakiegoś boba. Dobijamy! Dobijamy! Siedzimy, tu jesteśmy bezpieczni, patrzcie. O, dobrze trafiłem. Dostał. Dostał. Czekamy, aż wyjdzie ten żniwiarz, żeby go tam obić na pyrkę. Możemy sobie w sumie zrobić takie... Gdzie ten żniwiarzek? Jak on mnie zabije, to ja się chowam. Dobra. Chował się. Teraz go walimy na pyrę. Mamy 10 HP, wystarczy. Ostatnim strzałem go porobię. Pod nami. Jest pod nami. Bierzemy killa. I teraz jak babeczka będzie podnosić swojego faceta. Będzie? Chyba będzie. Chodzimy tu na pirkę. Chodzimy, bo ten żniwiarz wcześniej chciał paść ode mnie. Chciał paść wcześniej, easy. Chodzimy, rozwalamy ich, naprawdę, to trzeba tak zrobić. Możemy wybrać sobie luta, jakiego najbardziej chcemy. Na przykład, ja chcę tak. Tak, do tego wezmę sobie M-kę. Zbiorę to wszystko. To wszystko. Zamiast M-ki na razie mogę wziąć mojego potka. Uleczyć się, potem wrócę po M-kę. Easy, wykrzywione wieże są nasze. Meteoryt nie zniszczył Tilted Towers, dlatego my to zrobimy. Dobra, znudziło mi się w sumie. Idziemy gdzie dalej. To śmieszne Epic Games, to śmieszne Epic Games. Halo. Halo, gdzieś są ludzie? Halo. O. Jak stanę tutaj, to mnie nie widać. Bierzemy dropa. Szybciej. Szybciej. Dziękuję. To jest mój... No weźcie już, no co wy mądrzy. Co to jest? Drewno. Amunicja. Rękodzieło. Co to? Co mi tu przeszkadza? Robimy mu dojazd? Ujujuj! Ujujuj! Bierzemy sobie poteczka. Dla ciebie ten poteczek jest... Nie, dla mnie w sumie. Bierzemy to. Bierzemy to. Bierzemy to. I szukamy typeczków, którzy chcieli mi strzelić. On gdzieś tam. Matko, gdzie oni są? Walamy jedną. I drugi nas zabija. Oż kurczę no. Mogę mu dobić, bym miał fraga. Ale podniósł. Dobra. Niech se podniesie. Niech se podniesie. Ja go dojadę w następnej grze. Klikamy jeszcze raz. A tak naprawdę, kochani, antyporadniki na moim kanale są robione po to, żeby chociaż jedna osoba, jeden widz, jeden z was się uśmiechnął. Mam nadzieję, że taki efekt to przynosi.
Jeżeli Wam się to podoba, zostawcie suba i zostawcie komentarz. Lajki są do Waszej dyspozycji, jeżeli Wam się to podoba. Zostawcie komentarz, dla mnie to jest najważniejsze. Co byście chcieli zobaczyć u mnie na kanale? Co poprawić? Ja naprawdę Wasze pomysły będę wykorzystywał i będę pisał, że to jest pomysł takiej i takiej osoby. Jeżeli to przyniesie, że tak powiem, chęć do nagrania, Wasz pomysł, to wtedy to nagram i powiem, że to jest od Was. Powiem, że widz taki i taki dał mi taki pomysł i dzięki niemu ten odcinek, ten poradnik, ten film się może zrealizować. Ja teraz lecę zagrać normalną gierkę. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Na razie.